Witajcie kochani, dzisiaj zapraszam Was na filmik, który tak naprawdę chciałam dla Was nagrać już wiele miesięcy temu i szczerze mówiąc, zbiorę się wreszcie, nagram ten filmik, skorzystam z pięknej pogody, która jest właśnie nad polskim morzem. Słuchajcie, gdyby mi ktoś tydzień temu powiedział, że będzie taka piękna pogoda, to bym nie uwierzyła. Wzięłam kurtkę, słuchajcie, wzięłam szalik, musiałam tą kurtkę ściągnąć, bo jest tak niesamowicie, słuchajcie, ciepło, że myślę, że gdybym się tutaj na leżaku za chwilę rozłożyła, to na pewno bym się nawet opaliła. Ale słuchajcie, no pomyślałam sobie, że no nie mogę zmarnować takiej pogody i nagram dla Was filmik o moim ukochanym Carmexie. Nie wiem, czy wszyscy znają Carmexa. Na pewno myślę, że 99% Was zna Carmexa. Carmex jest, słuchajcie, takim produktem, z tego co się doczytałam na temat historii Carmexu, który został stworzony przez pana, który miał na imię Alfred Wolberg, nie wiem jak się czyta jego nazwisko, który bardzo cierpiał z powodu spierzchniętych ust i po prostu stwierdził, że stworzy sobie taką miksturę, którą później oczywiście nazwał Carmexem i sprzedawał ją aptekarzom. Na dzień dzisiejszy, z tego co się doczytałam na temat Carmexu, to Carmex jest sprzedawany w ilościach 130 sztuk na minutę na całym świecie i do dnia dzisiejszego rodzina tego pana Alfreda zajmuje się tą firmą. Carmex ma swoje produkty w słoiczkach, w sztyftach, w tubkach oraz niedawno wyszedł też w takim sztyfcie wysuwanym i jest to sztyft Moisture Plus. Ja, jeśli o moją pielęgnację chodzi, to ja tak powiem szczerze, że ja z Carmexem poznałam się wiele lat temu, będąc na studiach, kiedy jeszcze Carmex nie był tak dostępnym kosmetykiem, jakim jest teraz i tak naprawdę on wcale nie był tani wtedy. Ja używam na co dzień przed snem Carmex w tym słoiczku. Tutaj już go nawet niewiele zostało, ponieważ ja nie lubię tego typu balsamów do ust, gdzie trzeba w ciągu dnia smarować je palcem, bo to jest takie, uważam, mało higieniczne, dlatego używam Carmex w słoiczku przed snem. W ciągu dnia uwielbiam Carmex w sztyfcie tym klasycznym oraz ten Moisture Plus. Jeśli nie lubicie Carmexu, to i miałyście kiedykolwiek z nim do czynienia, że tak powiem, to zapewniam Was, że ten Carmex Moisture Plus w wersji tej czystej, czyli clear i tej pink, tak, jest bardzo delikatny, nie czuć tej kamfory, tego mentolu aż tak mocno i myślę, że konsystencja jest o wiele fajniejsza niż reszty tych kosmetyków. Wakacjami bodajże jakoś na wiosnę wyszedł ten miętowy z SPF-em 15. On ma takie niesamowite, śmieszne uczucie, jak się posmaruje nim usta. Takie mocno, ma takie uczucie mocno chłodzące daje i tak bardzo śmieszne, śmieszne jest takie uczucie na ustach, ale bardzo go lubię i on jest taki, powiem szczerze, nawet jak jestem chora, jestem przeziębiona czy coś i po prostu mam takie usta, które wymagają faktycznie nawilżenia, to powiem szczerze, że bardzo fajnie dają takie uczucie, mówię, chłodu i takiego mocnego orzeźwienia na ustach, przez co też ta inhalacja jest jakby na plus, myślę, jeśli chodzi o ten sztyft. Wiem, że one są jeszcze w innych zapachach, jakichś truskawkowych, jaśminowych, waniliowych, ale powiem szczerze, że ja tak szczerze mówiąc wolę ten klasyczny Carmex i ten kupiłam tylko ze względu na to, że byłam po prostu bardzo go byłam ciekawa. Ten kupiłam niedawno, słuchajcie, i okazało się, że biorąc udział w konkursie na stronie Carmexu, jak wycisnąć Carmex tubki, jeśli chcecie zobaczyć, wejdźcie na stronę Carmexu na Facebooku, tam w zakładce zdjęcia jest łapa psa, który wyciska Carmex tubki i ja dostałam od Carmexu, tutaj mam kopertę, dostałam również sztyft nowy z taką zakrętką, którą można ten Carmex na smyczy, że tak powiem, zainstalować i mamy ten Carmex przy sobie zawsze, nie musimy go tam gdzieś szukać po torebkach. Powiem Wam szczerze, że tak naprawdę Carmex ja pokochałam tylko za to, bo któregoś razu po prostu bardzo mnie uratował. Ja mam tą tendencję, niestety bardzo przykrą, że na ustach wyskakuje mi bardzo często zimno, czy zwane opryszczką,
i po prostu nie miałam swojej maści przy sobie, ale miałam Carmex i posmarowałam tym Carmexem. Słuchajcie, może on nie wysuszył tej opryszczki, tego zimna, ale naprawdę bardzo mi on zaleczył i ja uważam, że to jest genialny kosmetyk. Uważam, że to jest tak naprawdę, dla mnie jest to lek, jeśli chodzi o właśnie takie zimno, taką opryszczkę na ustach i po prostu mam go już za każdym razem w torebce, więc jak już coś takiego miałoby mi się zdarzyć, to jestem po prostu już przygotowana, nawet jak tej maści nie mam, a tym bardziej, że jak wiecie, maści na opryszczkę są dosyć drogie, a ten Carmex naprawdę kosztuje niewiele, bo w Rossmanie możemy go już kupić za 5-6 zł. Słuchajcie, ja po prostu bardzo lubię ten Carmex lubię po prostu Carmex i nie wyobrażam sobie po prostu mojej pielęgnacji. Ja Carmex poznałam będąc na studiach, kiedy ten produkt, jak już mówiłam, on nie był aż tak osiągalny i nie był wcale tani. Ja go bardzo polubiłam, aczkolwiek ja uważam, że do pewnych smaków, zapachów trzeba chyba dorosnąć i ja po jakimś czasie dopiero stwierdziłam, że tak, to jest produkt, który jest bardzo klasyczny, ale jednocześnie dba o nasze usta i będę go na pewno w swojej pielęgnacji zawsze stosować. Kochani, i to tyle, jeśli chodzi o Carmex. Bardzo dziękuję za wszystkie ostatnie komentarze pod ostatnim filmikiem. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie komentarze. Bardzo również serdecznie pozdrawiam Agnieszkę, która mieszka bardzo daleko ode mnie, a bardzo chciała ze mną pojechać dzisiaj na tą plażę. Agnieszko, pozdrawiam Cię serdecznie z niesamowicie słonecznej plaży. Jest tak niesamowicie ciepło. Kochani, całuję Was. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!